tutaj na zdjęciu mamy taką formę muzealnej sali typową. Niemniej jednak nie wszystkie muzea wyglądają jak galerie, o tym pewno wiecie. Korzystacie z tych dóbr kultury. Muzea są różnego typu, małe, duże, narracyjne, galeryjne, nawet w przestrzeniach publicznych, nie tylko w budynkach, ale to jest takie, bym powiedziała, typowe myślenie o muzeum, czyli typowa galeria sztuki. Wirtualne zbiory to tak naprawdę wielki worek różnych instytucji, różnych organizacji, które w swojej misji, w swojej działalności digitalizują materiały, od obiektów po materiały pisane czy też książki. Także dzisiaj będzie mowa o bibliotekach, ponieważ jako biblioteki pewno macie, jako bibliotekarze, bibliotekarki macie pewno też do czynienia z różnymi systemami, między innymi z Biblioteką Narodową. O niej też dzisiaj będzie więcej. No i słuchajcie, jak Polska długa i szeroka, tych miejsc, w których są zdigitalizowane zbiory, jest bardzo wiele. Przybywają one na mapie Polski i myślę, że jest to związane z także chęcią dzielenia się tymi wyjątkowymi zbiorami. To, co moim zdaniem też jest interesujące, to to, że wiele tych zbiorów byłoby niedostępne dla nas, dla takich odbiorców instytucji kultury, ponieważ większość z nich jest w magazynach, w archiwum, zamknięta w odpowiednich pomieszczeniach, aby nie były one narażone na to, co nas otacza, czyli światło i wirusy i bakterie, czyli wszystko to, co na przykład może niszczyć papier. Więc to, że możemy z nich korzystać w sposób taki wirtualny, jest naprawdę dobrodziejstwem czasów, w których żyjemy. No i dodatkowo możemy z nich korzystać w domu, pijąc herbatę, kawę na różnych ekranach małych i dużych. Możemy podróżować w czasie i po Polsce, nie jeżdżąc do archiwum czy do muzeum. Byśmy pewno nie weszli do magazynu, ale wszystko jest dla odważnych. Ja jako historyk nigdy nie lubiłam archiwów, zawsze było to dla mnie trudne doświadczenie, ale dzięki zdigitalizowanym zbiorom mogłam pracować i cały czas pracuję, wykorzystując je w ramach popularyzacji różnych wątków związanych z życiem codziennym, jeśli mowa o przeszłości. No dobrze, obiekty, jak już wspomniałam, mogą być różne, obiekty zwane eksponatami, często w muzealnictwie czy w ogóle materiałami, które są digitalizowane. Tutaj taka infografika z różnych perspektyw. Oczywiście polskie instytucje mają różne zdigitalizowane zbiory. Jeżeli chodzi o muzea, nie są to tylko zbiory związane ze sztuką polską czy materiałami związanymi z terenami dawnej Rzeczypospolitej, ale także to, co posiadają w swoich zbiorach. Pamiętajmy, że w polskich instytucjach jest bardzo tworzenia kolekcji związanych ze sztuką starożytną czy Dalekiego Wschodu, która była też w różnych momentach historii swego rodzaju modą, zbieranie tych materiałów przez możnych ówczesnego świata, więc naprawdę fajne są rzeczy, które możemy szukać i w ten sposób możemy podróżować po świecie, niekoniecznie tylko po przeszłości, ale ta lokalność w takim rozumieniu też lokalności w innych miejscach świata wydaje mi się też atrakcyjna w kontekście mówienia o tym, co dla nas jest lokalne tu i teraz, a czy tak naprawdę może lokalnością jest też to, że żyjemy w tak zwanej globalnej wiosce. No i dzięki tego typu możliwościom, jaką jest internet, możemy podróżować do małego miasteczka na świecie, z którego posiadamy my jako tutaj interesariusze polskich instytucji kultury zbiory. No dobrze, to zaczniemy za chwilę podróż po różnych platformach. Tutaj mamy taką przykładową informację, jakie będą to miejsca. Duże i małe, tak jak wspomniałam wcześniej, zaczniemy sobie od muzeów.
I zaczniemy od tego dużego, od Muzeum Narodowego w Warszawie. Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie otrzymało nazwę Cyfrowe Narodowe. Tożsama instytucja też jest w Krakowie, w Poznaniu. Nie wszystkie narodowe muzea mają taką platformę. Tutaj, jak widzicie, te serca to jest możliwość polubienia odpowiednich dzieł sztuki, czy w ogóle zdigitalizowanych obiektów. Można tworzyć własne kolekcje, do tego można także zaczytywać się różnego typu tekstami, esejami na temat dzieł sztuki, czy autorów całych kolekcji. Akurat zmieniła się teraz szata graficzna, bo jeszcze na początku września były tematy szkolno-studenckie. Teraz już jesień nadeszła także do tych przestworzy internetu, więc więc co ważne, każdy z tych obiektów jest opisany w odpowiedni sposób, tak jak to jest u każdego muzealnika. Metryczka tutaj podstawowym narzędziem komunikacji o obiekcie, tak też tutaj ta metryczka jest udostępniona, a dodatkowo jest jeszcze ta cała sfera dotycząca obiektu, jego historii, a także i autora, czego nie ma często na wystawach. No i dodatkowa rzecz jest taka, że w muzeach widzimy często obiekty z jednej perspektywy, a tutaj zdigitalizowane obiekty często mają różną perspektywę. Czasem nawet są filmy udostępnione, zdjęcia w formacie 3D tych obiektów, więc można również je zobaczyć z każdej strony, co tak naprawdę instytucja nie jest w stanie nam pokazać przy wielkości swojej często powierzchni, ale też i możliwościach, które daje nam po prostu przestrzeń, czy chociażby tematyka danej wystawy. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda to od strony takiej organizacyjnej. Dopowiem jeszcze taką rzecz, że wszystkie platformy, o których mówię, można z nich korzystać podobnie jak z przeglądarek Google'a. Niemniej jednak nie działają one w tożsamy sposób, nie wyszukują aż tak precyzyjnie ze względu po prostu na konstrukcje tych platform i te kwestie techniczne, obiekty, które są wrzucane, te zdjęcia są odpowiednio oczywiście tagowane przez tych, którzy je wrzucają do platform. Niemniej jednak często jest to zbyt mała treść, aby mogła ona ułatwiać to wyszukiwanie. O tym powiem później przy okazji takiego działania Centrum Archiwistyki Społecznej, które miało i mam nadzieję ma nadal wspierać właśnie wyszukiwanie materiałów. Tutaj mamy przykład Muzeum Narodowego w Krakowie, akurat tutaj jest suknia. Takich rzeczy codziennego użytku w muzeach narodowych zbyt wiele nie znajdziemy. Raczej są to obiekty muzealne w postaci obrazów, rzadko kiedy jest to sztuka użytkowa. Czasem, jak są muzea dzielone na przykład konkretne tematy, czy typu Muzeum Rzeźby w Orońsku, to w kontekście lokalności, jedyne w okolicach Radomia, Radomszczyzny, takie muzeum, które posiada w ogóle zdigitalizowane zbiory, bo czym innym są wirtualne spacery, a czym innym są zdigitalizowane zbiory, więc myślę, że to też warto tutaj to podkreślić. Mają właśnie takie sprecyzowane swoje przedmioty, które pokazują. Niemniej jednak, wiadomo, jakby szukając odpowiednich rzeczy, też trzeba mieć na uwadze w ogóle to jakby misję konkretnej instytucji, czym ona się zajmuje, jaką popularyzację przyjęła, jakich obiektów, co ona może mieć. Więc nagle w Muzeum Narodowym nie będziemy mogli za bardzo szukać odkurzacza sprzed 100 lat, ale już Muzeum Techniki jak najbardziej. Tutaj, tak jak powiedziałam, jest opis akurat, też jest autor tego opisu, autorka w tym przypadku. To jest suknia z 1815 roku. Można te zdjęcia przybliżać, można je pobierać, można je drukować, można z nimi robić wszystko, na co nam tutaj wyobraźnia przyniesie pomysły. Niemniej jednak niestety nie można tego wydrukować i założyć, no ale zawsze można jakoś konstruktywnie, fajnie wykorzystać to do działań animacyjnych z dziećmi, młodzieżą, ale także i osobami w wieku senioralnym. Tutaj mamy całą tą metryczkę, o której powiedziałam. W zasadzie każda platforma wygląda podobnie, ma podobną formę, te potrzebne jakby odpowiednie informacje są w zasadzie tożsame jak technika, tworzywo, rodzaj, wymiary i twórca. Oczywiście od tego powinnam zacząć. Inne muzeum bardziej, które ma już takie też i lokalne zbiory i materiały w ogóle też takie
bym powiedziała, bardziej profesjonalny w opisie. To jest Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Oni tutaj mają podzielone swoje zbiory na zagadnienia związane z różnymi wątkami życia, jakimi jest dom, praca, święto, czy chociażby ubranie. Niestety tych ubrań za wiele nie mają. W ogóle jakby myślę, że większość tych instytucji jest też w takim procesie, też trzeba o tym pamiętać, że oni albo zmieniają te platformy, albo je jakby wzbogacają nowymi, zdigitalizowanymi obiektami. Bez względu na to, co to by nie było, czy archiwum, czy muzeum, to zawsze jakby cały czas oni są w procesie. To nie jest zamknięty projekt, koniec, już wszystko zdigitalizowaliśmy, to jest niemożliwe. I tutaj coś, co mnie jakoś... One są butami z oczywiście szytymi ręcznie. Mamy tutaj rozmiar tego buta i w ogóle jest też numer inwentarzowy, to jest ważne dla każdego obiektu muzealnego. No bez tego jakby nie można byłoby się połapać w tych przedmiotach, które są w muzeum. I tutaj akurat, jeśli dobrze pamiętam, to jest też mapka przy opisie i tu akurat ten obiekt pochodzi z Duchowlan, to jest obecnie gubernia grodzieńska, w sensie współczesna Białoruś, niemniej jednak historia tych butów jest wyjątkowa. Okazuje się, że buty z języka białoruskiego nazwane są czarawikami i one zostały tutaj, tak jak można się wczytać, przekazane już w XIX wieku do Muzeum Techniczno-Przemysłowego, która była jakoś spowinowacona koleżeńsko-znajomościowo z Adamem Mickiewiczem. Później one trafiły do Krakowa, więc widać, że jest cała historia tego obiektu. Nie zdarza się to często. Natomiast myślę, że to też jest ważne w kontekście w ogóle mówienia o rzeczach, że znamy często nawet inaczej. Nie znamy jego na przykład twórcy konkretnego obiektu, ale często znamy jego właściciela. Też trzeba, myślę, mieć w głowie taką myśl, że to, jak my widzimy obiekt, to jest zupełnie co innego niż jego historia, bo jednak zapewne różni byli posiadacze, jeżeli są rzeczy codziennego użytku. Albo też różne historie, dlaczego trafił ten przedmiot, a nie inny. Więc przypadek tych butów ciekawy, bo zazwyczaj te skórzane buty nie przetrwały do naszych czasów, pojedyncze sztuki, można powiedzieć. Też kwestia w ogóle posiadania butów, kto miał, no też ciekawy wątek, który można w ogóle rozwinąć w wielu jakby aspektach, chociażby w mowie o książce. Teraz mam w głowie cały czas, jest ze mną książka Chłopki i wątek w ogóle stroju i jakby posiadania rzeczy. No bardzo ciekawe takie rozmyślanie, też wykorzystując te rzeczy, które są w internecie, można fajnie opowiedzieć o tej przeszłości życia codziennego, na co można było sobie pozwolić. I tutaj w muzeum też etnograficznym jest taka wystawa, gdzie automatycznie kierowuje ona do obiektów, które dotyczą właśnie, na co było stać naszych przodków. I jakby jest to jakby ze sobą zestawione z tymi przedmiotami, które są w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Dobrze. Sieć Wirtualnych Muzeów Małopolski to jest taka platforma, która ma wirtualne wystawy, artykuły, bardzo interesujące tutaj propozycje działań edukacyjnych. Gorąco polecam. Myślę, że tam jest naprawdę ciekawe spojrzenie na obiekty od strony historycznej, ale także i takiej psychologicznej, co można robić, jak obiekty mogą właśnie wspierać ten rozwój i wsparcie psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych. Natomiast obiekty, które tutaj są z różnych placówek, tych, które nie mogą sobie pozwolić na zdigitalizowanie ich ze względu na trudności finansowe, ale też w ogóle jakby myślę, ta formuła skupiająca i różne instytucje pokazuje to dobrodziejstwo Małopolski, od skansenów po małe muzea, po izby pamięci, ale także duże ośrodki, wspomniane już przeze mnie Muzeum Techniki w Krakowie, ale różne także mniejsze ośrodki pokazują tu swoje obiekty, głównie takie dotyczące tak naprawdę nie głównie, różnych wątków i życia codziennego i też takie zabytki sztuki sakralnej, co też może być interesujące w zależności od tego, czego szukamy, w jakich tematach się poruszamy i o czym chcemy mówić. Myślę, że jesteśmy w stanie znaleźć takie obiekty. Tutaj też ciekawie jest to opisane zawsze w formie takiego artykułu.
uzupełniającego, więc jak najbardziej ciekawa platforma do korzystania. Wspomniany przeze mnie odkurzacz marki Electrolux. Mamy jego zdjęcia, opis w ogóle tego, kto wymyślił odkurzacz i też wątek wspomniany już przeze mnie tego, że mamy informację taką ogólną, gdzie powstał. W tym przypadku mamy to odkurzacz, który powstał w Sztokholmie. Oprócz galerii zdjęć także jest model 3D. To akurat jest robione już bezpośrednio na stronie Muzeum Techniki, ale jest też odesłanie z wirtualnego Muzeum Małopolskie, więc jakby wirtualne Muzeum Małopolskie ma takie dwie funkcje, albo ma te dane i zbiory, konkretne obiekty u siebie, jakby byśmy powiedzieli w cudzysłowie, na platformie, na dysku, albo odsyła też bezpośrednio do konkretnych instytucji. Więc tutaj akurat życie codzienne, można porozmawiać o tym, że są takie badania, że łatwiej pod względem finansowym było zatrudnić pomoc domową niż zakupić sprzęt, jakim był odkurzacz czy lodówka. Tutaj inny sprzęt, akurat mam aparat telefoniczny, można zobaczyć, jak to wyglądało w kontekście lokalności, w ogóle mówienia o kontakcie, tego, czy w ogóle też dochodzenia wiadomości i tego, jak te wiadomości były przekazywane. Też taki wątek w ogóle posiadania radia. Wiele jest fajnych zdjęć przedstawiających właśnie te odbiorniki radiowe, czy same odbiorniki, ich historia, na ile w domach one były dostępne, na ile można było sobie pozwolić i na jakie. To też jest taki wątek w kontekście komunikacji i mediów wczesnych czasów. Tutaj jeszcze chciałam pokazać, jak wygląda sama strona Muzeum Techniki i Inżynierii. Jest chłodziarka marki Electrolux, cały jej opis, miejsce również powstania, więc jak widzicie, można także pobrać to zdjęcie i wykorzystać do po prostu dalszej działalności z grupami odbiorcami. Lokalnie to muzea różnego typu, jak już mówiłam wcześniej, od dużych po małe. Muzeum Zamku w Łańcucie ma bardzo fajnie zdigitalizowane zbiory. No wiadomo, tutaj też ma swoją specyfikę ta instytucja pod względem posiadania przedmiotów i też tego, z jakiego czasu mogą one być. Więc myślę, że naprawdę godne uwagi miejsce, też zdigitalizowane w formie 3D. Już w 2008 roku nawet są obiekty, które są takimi przedstawione w formie filmików, co w ogóle jest wyjątkowe na tle innych muzeów. I myślę, że tutaj można zobaczyć tą perspektywę także małego ośrodka, jakby w kontekście oczywiście nie małego ośrodka, ale jednak Łańcut jako miasto nie jest miastem wojewódzkim, a ma tutaj takie niesamowite możliwości i przedstawia swoje dobra po potockich jako tutaj właścicielu majątku. Niemniej jednak warto tutaj też pamiętać, że jest to specyficzna instytucja, jeżeli chodzi o te zbiory, ale jeżeli szukamy materiałów dotyczących nowożytności, czy w ogóle szeroko rozumianej historii Polski, na pewno tutaj znajdziemy też te obiekty. Miejscem, gdzie ta lokalność, codzienność i także szukanie wątków w cudzysłowie zwykłych ludzi, niewielkich osobistości, jakim są mężowie stanu czy zasłużeni politycy i społecznicy, jest MUFO, gdzie jest tysiące zdjęć osób totalnie niezwiązanych z tą wielką historią, a pokazują te zdjęcia życie codzienne, ich doświadczenia, trudności, ale także to, jak wyglądało w ogóle fotografowanie życia codziennego. Słynne zakłady fotograficzne, które miały swoje specjalne opisy i też forma w ogóle robienia zdjęć, pozowanie, co dodawano fotografowanym. Myślę, że to też jest ciekawe i takim punktem wyjścia do w ogóle myślenia o tym, czym jest współcześnie fotografia i w którą stronę ona wędruje, jeżeli chodzi o to także
no, swego rodzaju zachowanie chwili, czy też celebrowanie wydarzeń. Tutaj akurat oprócz fotografii jest też bogata także kolekcja w ogóle sprzętu fotograficznego. Co do tych fotografii z bardzo różnych stron Polski, z zagranicy są te zdjęcia. To jest chyba jedyne na taką skalę muzeum, które posiada w swojej kolekcji tak liczną tutaj kolekcję fotografii osób, które albo też całych kolekcji w ogóle fotografów, tak? Więc myślę, że to nie tylko ta fotografia codzienna, ale też artystyczna, o której myślę, że czasem zapominamy. No i tutaj zachęcam właśnie do poszukiwań różnych czy twórców, czy kolekcji, które dotyczą właśnie fotografii Polski i także zagranicy, bo także niektórzy przecież wędrowali po świecie i te zdjęcia zachowywały się w domowych magazynach w cudzysłowie. Tutaj przykład jednego ze zdjęć, mamy opis tego obiektu, jakiego typu jest to zdjęcie, to też myślę fajna informacja, o której pewno wielu nawet nie wie, jak wyglądało to. Ta historia fotografii, na czym drukowano te zdjęcia, na czym je wywoływano. Tutaj mamy datę powstania, miejsce, no i szkoła, która pewno jak wiele innych wyglądała podobnie, niemniej jednak ona została udokumentowana i jest obecnie w Muzeum Fotografii. Tutaj te sprzęty, o których mówiłam, to też myślę fajna opowieść o zakładach fotograficznych i o tym, jakie były to sprzęty i jak one dokumentowały życie codzienne. Tutaj te kolekcje, jak mówiłam, są te możliwość podróżowania po świecie, ale też i zobaczenia ważnych symboli, w tym przypadku akurat dla Krakowa, czyli dla Ikonika, ale nie tylko. Innym muzeum, takim stricte lokalnym, ale mówiącym w ogóle o mieście jako przestrzeni, jest Muzeum Warszawy, które ma swoje lokalne zbiory, ale te zbiory są oczywiście szersze niż tylko Warszawa, bo dotyczą one warszawiaków, więc różne mogą być zagadnienia. I mamy tutaj właśnie zbiory związane z historią miasta i w ogóle tego, jak rozwijało się miasto na przestrzeni lat. Też są zbiory fotografii różnych miejsc Polski, w zależności od tego, co dane muzeum, w tym przypadku akurat Muzeum Warszawy, ma u siebie na stanie. Ja tu pokażę dwa obiekty, takie dość nietypowe, bo zabawki, myszkę Miki i żyrafę. Ta myszka Miki nie wygląda troszkę jak myszka Miki, ale powiem tylko tyle, że były to zabawki dość znane w świecie, gdyż pokazywano je między innymi na wystawie światowej w Nowym Jorku, a zabawki były tworzone w Warszawie w fabryce na Pradze. A propos lokalności i tego, jak to wyglądało w przestrzeni, na przestrzeni ostatnich 100 lat, to wiele fabryk, wiele instytucji, jakby, która produkowała przedmioty, nie przetrwała do naszych czasów, ale przetrwały te przedmioty, więc też można poszukiwać rzeczy. Ja w czeluściach internetu różne ciekawe rzeczy odnalazłam. Między innymi, a propos małych ośrodków, no to znalazłam wiele opakowań po aptece z Otwocka. Więc to jako przedmiot właśnie muzealny, właśnie w Muzeum Warszawy, co ciekawe, zapewne ktoś zakupił. W tym przypadku to była pasta do zębów, raczej proszek do zębów. W Muzeum Historii Katowic, w Katowicach są dwie duże platformy, które mówią o Katowicach, o Śląsku i nie tylko, bo o całej Polsce. Te zbiory są szerokie. I tutaj mamy zbiory online w mieście Katowice. Ja wpisałam słowo dworzec w wyszukiwarce i odnalazłam bardzo wiele pocztówek, tych, które kiedyś nie służyły tylko jako pocztówka z wakacji, ale jako w ogóle forma
właśnie tej komunikacji. No i mamy zapewne te ilustracje obiektów, które teraz wyglądają inaczej, bądź ich nie ma, jak chociażby dworca w Katowicach, który już zmienił się na przestrzeni ostatnich 100 lat. To jest takie muzeum, które posiada różne zbiory, od zbiorów etnograficznych, bo też taką sztukę, byśmy powiedzieli, przez duże S. Niemniej jednak warto na nie zajrzeć i zobaczyć, bo nie są to tylko związane z rzeczy stricte ze Śląskiem, a tym bardziej, jeżeli kogoś interesuje Śląskiej okolicy, jest tego tam stosunkowo więcej niż w innych, na innych platformach. No i a propos tego, co mówiłam wcześniej, że te platformy się zmieniają, jedne są wygaszane albo zawieszane, to jeszcze miesiąc temu Muzeum Śląskie, nie Muzeum Katowic, tylko Muzeum Śląskie, nie miało swojej platformy, która jeszcze pół roku temu często do niej zaglądałam. To było zawieszone ze względów prac takich po prostu programistycznych. No i powróciło całkiem niedawno, powróciła ta możliwość oglądania katalogu zbiorów, co jest teraz naprawdę wyjątkowe i zdecydowanie lepiej to wygląda niż było to wcześniej. Niemniej jednak tutaj mamy bardzo różne rzeczy z bardzo różnych stron, o bardzo różnych wątkach, więc myślę, że często myśląc o tej lokalności, myślimy o konkretnym miejscu. Możemy też od razu myśląc to wędrować do instytucji najbliższej nam, niemniej jednak nie wiemy, co jest w tych dużych ośrodkach. I często okazuje się, że w tych dużych ośrodkach jest wiele rzeczy z mniejszych z uwagi na po prostu sposób przechowywania możliwości i magazynowanie. Tutaj akurat wpisałam słowo zabawki, bo potrzebowałam znaleźć zabawki i znalazłam zabawki, akurat samochód produkowany w Hiszpanii, który był użytkowany w Rybniku, no a jest w Muzeum Śląskim teraz dostępny, tak tutaj a propos jednego obiektu, który ma większy opis. Natomiast w kontekście mówienia w ogóle o przeszłości znalazłam też różne ciekawe tablice reklamowe, czy chociażby puszki po słodyczach. W Muzeum Śląskim na przykład znalazłam puszkę po znanej firmie warszawskiej Fuchs, która produkowała landrynki i nie była ona wcale tylko w Muzeum Warszawy, ale była też w Muzeum Śląskim w katalogu zbiorów. Inne miejsce, w którym można znaleźć bardziej lokalnie, proszę zobaczyć, to jest też ciekawa, ważna informacja, Muzeum Gdańska, zbiory beta, co oznacza, że jest to wersja testowa. Testowa jak testowa, ale fajnie jest zrobiona, wiele rzeczy można znaleźć, które przekazali gdańszczanie, ale i nie tylko, dotyczące regionu. Sztuka, ale także przedmioty codziennego użytku, jak i zdjęcia. Myślę, że warto też tam, jeżeli ktoś z Państwa poszukuje jakichś rzeczy związanych z północną Polską, chociaż niekoniecznie, ponieważ tak jak powiedziałam, na Śląsku znalazłam rzeczy związane z Warszawą, więc wszystko jest możliwe. Kwestia po prostu jakby przedmiotu szukania, tego czego szukamy, bo na przykład mogą być też te zbiory w Muzeum Narodowym w Kielcach, które również posiada ciekawe zbiory zdigitalizowane z województwa świętokrzyskiego, ale także jako Muzeum Narodowe ma te zbiory związane z historią Polski i historią powszechną, bo o tym nie mówię, ale także nasze placówki polskie mają wiele bardzo interesujących obiektów związanych ze sztuką zagraniczną i materiały. Wiadomo, że te rzeczy związane z codziennym użytkiem. Wspomniany wcześniej samochód został wyprodukowany w Hiszpanii, ale użytkowany w Polsce. Prawdopodobnie z wieloma przedmiotami było i jest podobnie, że są one produkowane gdzieś, a użytkowane u nas bezpośrednio. No może już nie hiszpańskie, pewno większość jest chińskich, no ale zmienia się rzeczywistość, zmieniają się okoliczności. Co do jeszcze tutaj zbiorów, proszę zobaczyć, że jest także forma wyszukiwania online taka zaawansowana, więc można jak najbardziej różne formy tam wpisać, łącznie z ograniczeniem czasowym, w jakim czasie chcemy wyszukać naszych zbiorów. No dobrze, kolejne muzeum, to żeby ten Śląsk jakoś tutaj nam pojawia się, to mamy właśnie muzeum we Wrocławiu, nie Śląsk, pojawiał się Śląsk, pojawiło się Pomorze, ale mamy też Włocławek, czyli Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Tutaj też mamy ciekawe zbiory takie etnograficzne, ale proszę zobaczyć też, jakie są oddziały, więc też można jakby kierować się tymi miejscami, że będą to też chociażby zbiory związane ze skansenem, co też w zasadzie każde województwo w naszym kraju ma jakiś
skansen mniejszy, większy albo i kilka, tak też się zdarza, aby na świeżym powietrzu oglądać przestrzenie związane z przeszłością, jeżeli chodzi o użytkowanie. No, Kraków rzecz jasna także ma Muzeum Miejskie, ma bardzo ciekawe także magazyny takie wirtualne, mają też taką formułę, tak jak tutaj Państwo widzicie, eksponat tygodnia. Ten eksponat tygodnia to są różne rzeczy, są to też zdjęcia z Małopolskiego województwa, nie tylko związane oczywiście stricte z Krakowem, to też tutaj podkreślam. A tu, proszę Państwa, jest rzecz, którą już kilka lat temu Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało w ramach realizacji projektu Historionauci. I tutaj powstała taka mapa muzeów. Jest ich tu kilkadziesiąt, powyżej setki, z tego co pamiętam. Więc możecie Państwo zobaczyć, oczywiście one, bo to powstało 3 lata temu, teraz pewno by było więcej niektórych instytucji, które by jako muzea w tym przypadku mogłyby pokazać swoje zdigitalizowane zbiory. Więc proszę zobaczyć, jak wygląda natężenie na tej mapie, gdzie jest więcej tych obiektów, gdzie jest więcej tych instytucji, które mają zdigitalizowane zbiory w kontekście oczywiście muzealnym, jako instytucji, a gdzie jest ich mniej. Są takie białe plamy, gdzie nie ma nic, ale to myślę jest kwestia po prostu przyszłych lat i możliwości także tych instytucji. Dodam jeszcze też, że czasami są to fundacje, które mają zbiory, tak jak tutaj się pojawia od razu na wyszukiwarce Fundacja Generał Elżbiety Zawadzkiej, która posiada przedmioty związane z nią, ale jakby nie jest to stricte muzeum, niemniej jednak ma zdigitalizowane obiekty. Proszę Państwa, z tych muzealnych klimatów przenosimy się do bibliotek i zapewne znana Państwu Polona, czyli Biblioteka Narodowa. A tutaj myślę, że tych wątków dotyczących książek, druków ulotnych, różnych materiałów, które są digitalizowane przez Bibliotekę Narodową. Zapewne Państwo znacie je też z własnych doświadczeń, korzystanie z Polony. Dla mnie wyjątkowa w ogóle informacja tej jesieni to aplikacja Polony. To, że już nie jest tylko to w formie webowej przeglądarki, ale można, proszę Państwa, korzystać z Polony jako z aplikacji. No, myślę, że to jest też ciekawe rozwiązanie i taka forma popularyzacji tych materiałów, które są digitalizowane, bo to są nie tylko książki, to są też zdjęcia, pocztówki, różnego typu materiały, gazety, bardzo wiele różnych wydawnictw, które prawdopodobnie byśmy nie mieli do nich dostępu z uwagi na ich rok powstania i w ogóle funkcjonowanie prawa dotyczącego dostępności. Biblioteka Narodowa jakby cały czas digitalizuje wszystkie swoje zbiory, więc ten dostęp jest też uzupełniany do nich. Tak jak powiedziałam, i w przypadku czy to muzealnych, niektórych platform, tak i w tej, można stworzyć własną kolekcję. Bardziej, ja to mówię, taka wirtualna półka. Można po prostu tam swoje, po zalogowaniu się, można stworzyć taką półkę z książkami, które są interesujące dla nas, tak aby one nie przypadły w czeluściach internetu. Myślę, że gdyby nie ta półka, ja bym o wielu rzeczach zapomniała, albo nie tyle co zapomniała, ale jakby w kontekście szukania, może niekoniecznie by mi wyskoczyło to za pierwszym razem, co bym potrzebowała. Biblioteka Narodowa, z tego co pamiętam, nie wiem czy w tym roku, ale przez kilka lat z rzędu współpracowała jakby przy organizacji chociażby Nocy Bibliotek, innych wydarzeń organizacyjnych przez Centrum Edukacji, więc też swoje tutaj perełki pewno pokazywała i w różnych pewno materiałach mieliście Państwo okazję się z nimi zapoznać, bo to jest też ciekawe, że nie wszystko od razu, tak jak w każdym katalogu czy w każdym takim, w takiej przestrzeni, która ma w sobie dużo materiałów, jesteśmy w stanie wychwycić. Też trzeba umiejętnie odnaleźć te materiały. To, co w Polonii jest wyjątkowe, pewno Państwo wiecie, ale chciałam to też podkreślić, jest możliwość wyszukiwania, tak jak w PDF-ie,
Czyli jest to umożliwione, jest to po prostu bardzo ważna rzecz, jeżeli mówimy o starodrukach, czy o zdigitalizowanych gazetach chociażby, czy książkach, że jeżeli czegoś szukamy, to kiedyś musieliśmy wertować, a teraz możemy po prostu wpisać odpowiednie słowo i wyskakuje nam od razu. To jest strona startowa sprzed kilku tygodni, teraz oczywiście te propozycje są zupełnie inne. Które są czasem wrzucane, więc możemy zobaczyć, że są to książki, materiały z różnych okresów historii, od takich XVIII-wiecznych nawet, czy wcześniejszych, po takie też bardziej bliskie nam współcześnie. Tutaj mam katalog z tej nowej Polony, bo Polona w wakacje zaszło przeobrażenie trochę tego wyglądu, tak zwanego interfejsu. Trochę się to pozmieniało, niemniej jednak widzicie Państwo, że jest ten przycisk dodania do ulubionych, jest możliwość udostępnienia, pobrania, czy także zgłoszenia błędu. Myślę, że też wynika pewno z ilości digitalizowanych tych rzeczy, że nie zawsze wszystko pracownicy są w stanie tutaj sprawdzić. Można, tak jak tutaj Państwo widzicie, przejść do pracy z obiektem, czyli tego wyszukiwania, jak i także przy pobraniu, tak jak pamiętacie, jako własność publiczna w ramach domeny publicznej możemy potem to drukować, wycinać, co tam nam tylko dusza zapragnie. Tu mam akurat taką broszurę reklamową o zabawkach. Myślę, że można też znaleźć wiele ciekawych wątków dotyczących reklam, lokalnych organizacji, instytucji w lokalnej prasie. Tej prasy jest sporo w Polonie. Można ją odnaleźć i też w sposób taki bezpośredni z niej korzystać, co moim zdaniem też jest ciekawe w kontekście w ogóle korzystania z prasy jako medium sprzed kilkudziesięciu czy kilku nawet set lat, bo to też ciekawie pokazuje, jak zmieniają się możliwości i potrzeby naszych przodków. Tutaj taka też forma druku ulotnego na Polonie. To jest ciekawy wątek całej w ogóle kampanii, byśmy dzisiaj powiedzieli, reklamowej, takiej popularyzacyjnej, korzystanie z gazu wśród użytkowników indywidualnych, jak to ładnie można określić. Tutaj mamy nawet sklep, proszę Państwa, jego nazwę i miejsce, telefon do tego sklepu. Jest to akurat sklep we Lwowie. Ale tych druków takich ulotnych jest sporo, które popularyzują zakładanie gazu, kuchenek gazowych w zamian za jakieś też bonifikaty. Niemniej jednak tutaj ważne jest to, że chciano odejść od kuchni kaflowych, węglowych na poczet kuchni gazowych. W wielu nowych blokach w całej Polsce budowano właśnie ten dostęp do gazu. Chciano po prostu w ten sposób zmienić formę użytkowania. Też ze względu na zapewne w ogóle wielkość mieszkań, no wiadomo, że kuchni węglowej w małym mieszkaniu nie jesteśmy w stanie wprowadzić, a tutaj w małych mieszkaniach jak najbardziej było to możliwe. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w kontekście nie książki czy broszury, ale już samego druku. Mam informacje o domenie, więc tak to wygląda z tej perspektywy. Najpierw Państwa archiwa. Archiwa państwowe, najbardziej tutaj takie upowszechnione i najbardziej chyba znane, czyli Archiwum Akt Nowych, które jest siedzibą w Warszawie, niemniej jednak ma swoje oddziały w każdym mieście wojewódzkim i każde to miasto wojewódzkie zajmuje się swoją lokalną historią, swoimi lokalnymi materiałami. Także oprócz ich magazynowania ma także za zadanie digitalizowanie i udostępnianie tych materiałów, które posiada w swoich zbiorach. No i proszę Państwa, tutaj akurat wpisałam, akurat okazało się, że też ma takie działania archiwum, takie powiedziałabym bardziej związane z różnymi wydarzeniami, takimi w zakresie różnych świąt, czy takich historii związanych z jakimiś, no, okolicznościami. Tutaj był archiwalny Dzień Dziecka i były zdjęcia
z różnych archiwów w Polsce, które pokazują święto w ogóle jakby dzieci w przestrzeni różnych, od szkolnych po przestrzeni miasta. Więc tutaj można cały jakby zakres różnych wystaw online zobaczyć, które są na głównej stronie archiwum aktowych, ale dotyczą one także lokalnych miejsc, nie tylko takich ogólnopolskich jakichś wydarzeń. Tutaj, proszę Państwa, to jest archiwum akurat z tego, co pamiętam, z Torunia, które w ramach tego roku naszego tegorocznego Fryderyk Kopernika i Matejki pokazuje swoje już opracowane materiały. Myślę, że to też jest warte uwagi. Wykorzystywanie już rzeczy stworzonych na potrzeby własne. Otóż wiele instytucji tworzy takie gotowe już opracowane merytorycznie materiały, które są w oparciu o ich zbiory. I tutaj właśnie to archiwum pokazuje swoje zbiory, które dotyczą tych trzech panów, którzy są patronami, których rokiem jest, jakby teraz w tym roku obchodzimy różne wydarzenia z nimi, więc myślę, że to też warto śledzić i w swoich działaniach można to wykorzystywać. Tutaj też, proszę Państwa, od razu pojawiły się trzy inne informacje. Otóż szukaj w archiwach, o których zaraz powiem więcej. Genealodzy.pl to jest taka strona, która wspiera wszystkich, którzy tworzą działania takie w zakresie poszukiwania swoich korzeni. To jest temat rzeka, to jest temat, który naprawdę zmienia się z roku na rok. Te możliwości i też dostęp do ksiąg parafialnych, które są digitalizowane i są dostępne właśnie w archiwach lokalnych. Myślę, że to też jest ważne. Jeżeli chcecie Państwo rozwijać tą historię lokalną też pod względem takim genealogicznym, to tutaj jedynym takim chyba, jedyną trudnością jest w dużej mierze znajomość języka. Na przykład, jeżeli chodzi o zabór, oczywiście w zależności od zaborów, o którym mówimy, ale ja tutaj jestem obecnie w Warszawie i też jakby związana rodzinnie jestem w zasadzie głównie z województwem mazowieckim, czyli dawnym zaborem rosyjskim. No to u mnie jedynym jakby takim moim, że tak prywatnym problemem jest to, że ja nie znam cyrylicy. Natomiast gdybym ją znała, to bym bez problemu czytała te księgi metrykalne. A są one już w większości zdigitalizowane, jeżeli chodzi o XIX wiek, nawet do początku XVIII, więc większość tych archiwów je udostępnia i bez problemu można z nich korzystać. No i tutaj, proszę Państwa, jest popularyzacja archiwów rodzinnych. Pewno Państwo słyszeliście, sami uczestniczycie. A jeżeli nie, to zachęcam. O tym powiem więcej przy okazji CAS-u. Niemniej jednak ta popularyzacja jakby też tworzenia małych archiwów, nie tylko tych wielkich, z roku na rok zatacza większe koła wśród różnych instytucji, także i swoich zwolenników, którzy to popularyzują. A wracając do tych materiałów, o których mówiłam, tych, które tutaj są pokazane, myślę, że to też jest warte, aby pamiętać, że ktoś już wykonuje pracę za nas, jeżeli chodzi o wiele tematów, i warto z nich korzystać. W związku z czym tutaj przejdę na chwilę dalej, żeby być w temacie. Niepodległa przez te wszystkie lata od swojego powstania, czyli chyba od 17 roku oni działają, stworzyła wiele materiałów właśnie wykorzystujących głównie zbiory NACU, czyli Narodowego Archiwum Cyfrowego, ale nie tylko. I mają bardzo, bardzo moim zdaniem ciekawe pod względem graficznym wystawy i różnego typu broszury. Można z nich korzystać. Dotyczą one historii tej przedwojennej, ale teraz też się to rozszerza na kolejne rocznice. Nie wiem, czy robili oni coś tak bezpośrednio w zakresie powstania styczniowego rocznicy. Niemniej jednak tutaj akurat, jak Państwo widzicie, pojawiła się wystawa o ulmach, która jest do pobrania. Czy chociażby tutaj są różne ich materiały, ale głównie tutaj zwracam uwagę na te materiały wystawowe. Bardzo są one atrakcyjne i wykorzystują tak naprawdę zdjęcia, proszę Państwa, w dużej mierze z dostępnych nam źródeł. Czyli coś, co już jest wykonane przez specjalistów, możemy wykorzystać i zaadoptować na własne potrzeby.
Też w zakresie właśnie popularyzacji tych wątków, właśnie może nie stricte lokalnych, ale tych, które dotyczą konkretnych tematów. A wracając do wspomnianego NACU, no to oczywiście największa platforma do tego, gdzie są w zasadzie wszystkie możliwe zdjęcia, no to oczywiście Narodowe Archiwum Cyfrowe. I NAC, proszę Państwa, najlepiej działa przez, tutaj nie wiem, gdzie mam, Szukaj w archiwach, gdzieś mi tylko skoczyło. On jest teraz połączony z Szukaj w archiwach, tak jak możecie Państwo zobaczyć. Zdigitalizowane archiwa są dostępne w serwisie i ten serwis łączy ze sobą w zasadzie wszystkie możliwe archiwa, chociaż ja zauważyłam też taką tendencję, że wiele archiwów lokalnych, tych takich wojewódzkich czy powiatowych, bo są też mniejsze archiwa, które to udostępniają swoje zbiory i swoje jakby materiały, które posiadają na stanie, nie mają ich tutaj. Więc to trzeba już bardziej konkretnie szukać. Tu mam akurat zdjęcie z NAC-u sklepu firmowego Wedla. Chciałam pokazać, jak to wygląda, ten skan i jego opis, jak to można w ogóle tutaj działać. Co ważne, proszę Państwa, pojawia się tu po raz pierwszy na razie na żadnych z tych platformach, na to też nie zwróciłam uwagi, bo o tym nie było mowy, pojawia się słowo tag, czyli to słowo, które jest wprowadzane przez tego, który wrzuca to zdjęcie na platformę. Tak, to może być w tym przypadku słowo sklep, handel, wedel, czyli wszystko to, co widzimy tutaj, co może nam się kojarzyć, albo na przykład może być mężczyzna, no cokolwiek, co chcemy, żeby było uzupełniające. Nie może być to opis taki pełnymi zdaniami, tylko tagowanie jest to opisywanie danego obrazu czy obiektu poprzez właśnie słowa. I to służy potem w wyszukiwaniu. Gdybyśmy teraz przeszli do tej zakładki tag i pojawiłyby się te tagi, które dotyczą właśnie tego zdjęcia, i na przykład byłby tag, czyli słowo sklep, weszlibyśmy w to słowo, to potem by się pojawiły wszystkie zdjęcia, które są w ten sposób otagowane. To po prostu ułatwia wyszukiwanie i tworzenie takich tagów nie zawsze jest ono takie pogłębione, jak w przypadku NAC-u, czy zaraz powiem o CAS-ie więcej. Wśród wielu platform nie ma tego zbyt wiele, co też powoduje moim zdaniem, nie jestem programistką, nie znam się jakoś wybitnie, ale takie bardziej, bym powiedziała, intuicyjne myślenie, że powoduje to po prostu trudności w wyszukiwaniu. Tutaj mamy inne zdjęcie, tu na przykład wpisałam zabawa i wyskoczyły mi takie bawiące się dzieci w przestrzeni. No. Tak to wygląda. To wspomniane wcześniej tutaj strona startowa Szukaj w archiwach. No i proszę Państwa, tak jak tutaj jest napisane, akta, metryki, mapy, zdjęcia, kolekcje, dokumentacja techniczna i wiele, wiele innych. Są kolekcje, są poszczególne rzeczy. Tutaj akurat jeszcze się pojawia jedna osoba z tego roku, że tak powiem, jubileuszowo. Nie wiem właśnie, czy Senat już, nie wiem, czy to Sejm i Senat, ale któryś z nich ogłasza kolejne lata, jeżeli chodzi o te osoby, o których będziemy jakoś tam się kulturalnie i kulturowo skupiać. No i w tym roku jeszcze była Aleksandra Piłsudska. Mówię, że była, no bo już jest październik. Niemniej jednak tutaj archiwa zrobiły oni bardzo ciekawy też zbiór materiałów. Zapomniana, myślę, postać przez dużą historię. A wyjątkowa dla nas wszystkich, także i myślę w dużej mierze dla kobiet, bo niektórzy badacze historii Piłsudskiego twierdzą, że to dzięki niej tak szybko kobiety w Polsce zyskały prawo wyborcze. Niemniej jednak ciekawa osoba i o niej też wiele informacji tutaj możecie Państwo znaleźć. Różnego typu afisze, to co mają archiwa w swoich zbiorach, można znaleźć. Co ważne, tutaj także jest cały zakres tego poszukiwania, także taki skonkretyzowany. Jeżeli chodzi o lata, o miejsca, jakby wszystko możemy tutaj sobie ułatwić w tym poszukiwaniu i naprawdę ta platforma działa bardzo, bardzo dobrze.
Już wspominałam o Niepodległej i coś, co w ogóle dla mnie jest odkryciem i cały czas się zastanawiam, jak to w ogóle do tego doszło. Nie wiem, czy mieliście Państwo okazję poszukiwać tutaj swoich przodków, ale jeżeli nie, to zachęcam. To jest w ogóle platforma, która powstała w 2018 roku, chyba, jeśli dobrze pamiętam, w ramach takiej też całej akcji i działania wokół ksiąg. Tutaj jest w ogóle wspomniane ksiąg, które współtworzyli w Polsce uczniowie szkół, pracownicy instytucji, jakby bardzo różne osoby. I to były takie księgi z życzeniami dla obywateli Stanów Zjednoczonych i one były tworzone w różnych ośrodkach. Wyglądało to w ten sposób, że była strona tytułowa taka i pod nią były podpisy własnoręczne. I tak jak macie tutaj Państwo mapę przedwojennej Polski, to w różnych ośrodkach one powstawały, a potem to wszystko zostało przesłane drogą morską zapewne do Ameryki. Tak jak tutaj widzicie Państwo, 5,5 miliona autografów zostało złożonych, bardzo dużo, aż trudno uwierzyć, że to tak można było w tamtych czasach, gdzie tak wiele ludzi w ogóle nie potrafiło pisać i czytać, ale te działania były tutaj na szeroką skalę tworzone, więc proszę Państwa, można wyszukać po właśnie tej wyszukiwarce ośrodki miast i miasteczek. Ja znalazłam, tak, proszę Państwa, wpis swojego dziadka i jego siostry w lokalnej szkole pod Płockiem, którzy wpisali się tam z imienia i nazwiska. Co prawda chodzili do różnych klas, ale wpisani tam byli. I to było dla mnie naprawdę wielkim zaskoczeniem, bo też inni ludzie, których znam z opowieści rodzinnych, ich nazwiska byli tam wpisani. Więc to naprawdę było ciekawe. To są zdigitalizowane strony. Pamiętam, że jeszcze raz, jakiś czas temu, jak to sprawdzałam, to niewielka część takich województw dawnej Rzeczpospolitej nie była zdigitalizowana. Nie wiem, jak to obecnie wygląda. Przyznam szczerze, że nie sprawdzałam. Niemniej jednak wiele z miejsc jest zdigitalizowanych, tych ksiąg. One są w dostępie Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. I to też jest ciekawe. Ja tutaj mówię tylko o polskich miejscach, polskich archiwach, a świat internetu i tych magazynów i archiwów pozwala nam oglądać rzeczy z całego świata. Takim miejscem, które jest dość też nieoczywiste, to jest i dotyczy polskich zbiorów stricte, to jest Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku i on ma bardzo też ciekawe zbiory, nie tylko związane z Józefem Piłsudskim i można je również oglądać właśnie poprzez tą zdigitalizowaną formułę. Nie trzeba tam jechać. Jeszcze kilka lat temu znam pracowników naukowych, którzy jeździli na kwerendy. No, czym innym teraz jest jakby też i zadbanie o te rzeczy, które są, i to jest też taki trudny temat w kontekście instytucji zagranicznych związanych z polską historią, jak wygląda w ogóle wsparcie ich w zakresie tego trwałego zabezpieczenia, a co innego zdigitalizowanych obiektów. Niemniej jednak, no, my teraz nie musimy jechać do Nowego Jorku, żeby te materiały oglądać, więc to też jest moim zdaniem takie wspierające w działaniach wszelakich. Niemniej jednak, kończąc ten temat, zachęcam Państwa do zobaczenia tych właśnie podpisów w księgach. No i rzecz, która jest moim zdaniem też ważna, o czym często zapominamy, a co często w tej historii lokalnej jest nawet fajniejsze, moim skromnym zdaniem, niż zdjęcie czy jakikolwiek inny obiekt, to wspomnienie i opowieść i zestawienie tych opowieści wszelakich tego samego miejsca różnych osób. I proszę Państwa, to co chyba jest takim kluczowym miejscem, jeżeli mowa o archiwistyce społecznej i otworzeniu archiwów społecznych, no to zna na pewno Państwu instytucja Centrum Archiwistyki Społecznej. Tutaj widzicie Państwo mapę instytucji, organizacji, które w Polsce zajmują się tym tematem i są w ramach tak tego programu OSA, wspierającego archiwistykę społeczną,
połączone. Możecie Państwo też i odszukać siebie, a jeżeli nie, to możecie stworzyć własne archiwa historii społecznej. Tutaj, proszę Państwa, jest platforma ze zbiorami. Jak Państwo widzicie, są możliwe do wyszukania zdjęcia, pliki audio, wideo czy PDF-y w formie artykułów. Natomiast mamy tutaj podgląd tego, jak to wygląda od strony już takiej poszukiwania. I tutaj chciałam też Państwu opowiedzieć o tym tagowaniu. Kilka lat temu CAS wymyślił taką formę popularyzacji swoich zbiorów poprzez grę. I tu jest nawet taki przycisk rozpocznij grę. To zachęcam Państwa, ci, którzy nie graliście, to możecie zagrać w Archimistrzów. Otóż polega to na tym, żeby po prostu rozbudować tą sferę tagów w konkretnych zdjęciach i aby z jednych dwóch było ich więcej, tak aby możliwość wyszukiwania była bardziej precyzyjna. Tworzyli oni w ramach tej popularyzacji też takie spotkania w szkołach i ta forma była taka też trochę bardziej międzyzespołowa, taka trochę też rywalizacyjna. Niemniej jednak to też takie dosyć innowatorskie podejście w ogóle do tego, czym są archiwa i jak o nich mówić wśród młodych osób, bo to też pokazuje taką sprawczość i współtworzenie. No stąd też te archiwa społeczne jakby współtworzą i tworzą je mieszkańcy, państwo ci, którzy macie, też wiecie od podszewki, jak to wygląda. Niemniej jednak to wymaga zapewne także czasu, ale i wsparcia, tak? Jakby jedna osoba tego nie zrobi. A to jest inna rzecz, która popularyzuje tą historię społeczną, historię mówioną. To jest portal, jako taka ciekawostka, może też forma inspiracji dla Państwa, forma popularyzacji historii lokalnej, historii warszawskiej. Są to powycinane fragmenty wspomnień o Warszawie. Te niebieskie punkciki to są miejsca zaznaczone z historią mówioną o konkretnym miejscu, z fragmentem tak mniej więcej do 2 minut. I co to są to zbiory Archiwum Historii Mówionej, którym dysponuje Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Ośrodek Karta współtworzył go. I tutaj jest ponad 6 tysięcy relacji i także są zdjęcia. Te czerwone pineski to są zdjęcia konkretnych miejsc. Czyli możemy się wybrać w podróż w czasie poprzez historię mówioną z Archiwum Historii Mówionej. Czyli proszę Państwa, tak zwana baba w babie. Nie trzeba jeździć do Warszawy, można przejść z dzieciakami po Warszawie i wysłuchać, co tam pamiętają warszawiacy o tym mieście. Myślę, że to może być nawet ciekawsze niż przewodnik, bo są to świadkowie historii, a ich pamięć może czasem wydawać nam się złudna, ale te wspomnienia są naprawdę czasami wyjątkowe. No dobrze, więc żeby było trochę podróży po Polsce, proszę Państwa, inną instytucją, która zajmuje się historią mówioną i popularyzacją jest Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, Cyfrowe Archiwum Ośrodka Pamięć i Tożsamość i instytucja, która również w wszelaki sposób popularyzuje historię Śląska i Dolnego Śląska, głównie Dolnego Śląska, przepraszam, Wrocławia i Dolnego Śląska. No i te zbiory cyfrowe archiwum jak najbardziej ma. Zachęcam do korzystania. Tutaj pojawia się zdjęcie z pralkami. To jest bardzo ciekawa w ogóle tutaj taka podstrona artykułu o tej fabryce Polara w Wrocławiu i o tym, jak w ogóle pozbierali fajnie relacje pracowników tej fabryki i osób związanych z tymże sprzętem, który był prawie w każdym polskim domu. Więc zachęcam. Ta historia nie musi być historią oczywiście przedwojenną, może być powojenną. Często też może być to historia taka właśnie taka stricte lokalna, dotycząca konkretnych miejsc i ośrodków. Więc z Wrocławia przenosimy się do Lublina, ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. No i tutaj, proszę Państwa, Lubelszczyzna i szeroko popularyzowanie historii mówionej w różnych perspektywach, w różnych miejscach. Natomiast to, o której chcę powiedzieć, to jest wyjątkowa rzecz. Nie ma chyba drugiej instytucji, która by robiła takie rzeczy. To akurat jest jeden z przykładów takiego nowoczesnego podejścia do mówienia o przeszłości z wykorzystaniem historii
historii mówionej i tych archiwów, które oni posiadają. Otóż to jest, proszę Państwa, stworzony dwór Moniaki w technologii 3D. Można go pobrać i w formie takiej webowej, czyli w formie przeglądarki można podróżować po tym dworze, przenosząc się od obiektu do obiektu. I uwaga, uwaga, opowieścią narracyjną o tych obiektach są materiały, które są częścią zbiorów historii, Archiwum Historii Mówionej właśnie Bramy Grodzkiej, Teatru NN. A myślę, że to naprawdę ciekawe też pokazanie, także mówienie o tej historii lokalnej przez pryzmat właśnie takich zdigitalizowanych, przepraszam, tych opowieści audio jeszcze w zestawieniu z odtworzonym dworem, który tak naprawdę wygląda. No to też myślę, że ciekawe takie zestawienie. Taka trochę podróż VR-owa jeszcze przed czasami VR-u, gdyż to powstało jeszcze chyba, nie wiem, czy to nie jest 17 rok, na pewno jakoś przed 18 rokiem, z tego co pamiętam, więc wtedy jeszcze o takim VR-ze jak teraz to możemy oglądać poprzez okulary, jeszcze nikt nie myślał. A to też lokalnie miastograf, proszę Państwa, bardzo wiele zdjęć o Łodzi, o województwie łódzkim, mamy tutaj cały portal, historie mówione i wycinki prasowe, co jest chyba taką też rzeczą atrakcyjną i ciekawą, gdyż pokazuje nam to, jak wygląda w ogóle historia miasta z perspektywy codzienności. Archiwum, cyfrowe archiwum Łodzi, zachęcam Państwa do korzystania, do podglądania, tutaj chociażby na startowej stronie jest zdjęcie Holendra, robione przez Holendra, jak on widział Łódź i co go zaintrygowało w tym mieście w latach 90. Więc te archiwa lokalne mają bardzo różny zakres, jeżeli chodzi o tą digitalizację zbiorów. Często wygląda to w ten sposób, że to, co otrzymają, automatycznie jest digitalizowane i wrzucane na portal. Tutaj widzicie Państwo, jest suwak. Te rzeczy nawet są do 2024 chyba, przygotowane jest wcześniej. Niemniej jednak zachęcam Państwa do także podejrzenia i zobaczenia, jak wygląda to z perspektywy Łodzi. No i ja, proszę Państwa, na dziś to dziękuję za uwagę, za zaangażowanie. Wiem, że miało być ciut dłużej, do godziny 16:30, ale pomyślałam, że w takim skondensowanym czasie dzisiaj opowiem Państwu o tym. Niemniej jednak, jak to zazwyczaj bywa, nie ma czasu na pytania. Ja teraz sobie zobaczę tutaj Państwa czat. Widzę, Olu, dziękuję serdecznie za udostępnianie różnych linków, jak najbardziej. Jeżeli macie Państwo pytania w tym momencie, to zachęcam także do rozmowy, a może macie Państwo także swoje własne doświadczenia z wirtualnymi zbiorami, chcecie się podzielić. Myślę, że to też może być na to przestrzeń, mamy jeszcze trochę czasu wspólnego. Dodam, że są takie miejsca i takie zbiory, o których rzecz jasna nie wiem, więc jeżeli macie Państwo swoje doświadczenie. Nie pytałam też otwarcie, czy korzystacie, czy tworzycie własne archiwa społeczne, więc zachęcam do takiej także informacji, czy macie Państwo z nimi do czynienia, więc proszę o informację na czacie. O, teraz tutaj Pani zacznie. Zachęcam do zapoznania się z materiałami na CAS-ie. Tam jest wiele instrukcji, jak można to robić. Myślę, że tam są pomocne takie materiały. No i oczywiście także w działaniach tutaj wszelkich realizowanych przez Centrum Edukacji, które są w ramach wspierania działalności lokalnych i aktywności. Także proszę śledzić. Myślę, że to na pewno tutaj będzie duże wsparcie przy organizacji takich form, także myślę, że takich aktywizujących mieszkańców, bo
Tak naprawdę tworzenie lokalnego archiwum nie jest rzeczą trudną, natomiast wymaga czasu tak naprawdę, a to jest chyba tą największą trudnością. Niemniej jednak, nawiązując do całości mojej dzisiejszej wypowiedzi, to mieliście Państwo okazję się przekonać o zróżnicowanych instytucjach, o małych, dużych. I też o tym, że one w różny sposób działają też w ramach popularyzacji. Bo to, co mogę to, co obserwuję i to, co też myślę jest dobrym punktem działania, to żeby te przestrzenie właśnie zdigitalizowanych obiektów nie były tylko platformami do pokazywania, żebyśmy my wszyscy mogli z tego korzystać i to przetwarzali na własne potrzeby. I to się dzieje, bo wiele osób, wiele instytucji nawzajem korzysta. No i Państwa do tego również zachęcam, bo oczywiście to nie jest tak, że nagle będziemy wszyscy teraz korzystać z wirtualnych zbiorów na szeroką skalę. Natomiast myślę, że w takiej też i codziennej działalności, chociażby popularyzacyjnej, czy tworzenia jakichś grafik w naszych materiałach. Myślę, że też można znaleźć naprawdę bardzo fajne materiały, które mogą zaintrygować wręcz naszych odbiorców. Mogą to być tak zwane śmieszne kotki, ale również i takie materiały, które mogą być po prostu tłem promocyjnych plakatów, grafik. Można też w tym kierunku działać, a tym bardziej w sytuacji, gdy mówimy o lokalności, mogą one być naprawdę bardzo fajnie użyte i skompilowane, jeżeli chodzi o te materiały, też tak zachęcać. Mogą one do działań czy do wydarzeń.